Dzień dobry, Akuku, witam bardzo serdecznie na mojej tajemniczej wyspie. Proszę Państwa, dzisiaj na dworze prawie tak samo jak u nas tutaj w studio. Już nie wiem, jakim sposobem mogę Was zatrzymać w domu przed telewizorem. Podobno ma być jeszcze cieplej, jeszcze piękniej, także bardzo Was proszę, zostańcie ze mną przez kilkanaście, mam nadzieję, może nawet ktoś kilkadziesiąt minut. Bo wygrywajcie te pieniądze. O, wiem co zrobię, żeby Was troszeczkę tutaj przytrzymać chwilkę. No, mam nadzieję, że ten argument przemawia do osób, które może w tej chwili jeszcze siedzą przed telewizorem. Proszę Państwa, będziemy się starali jak najwięcej tych pieniędzy Wam dzisiaj rozdać. Także do roboty się bierzmy. Przejdźmy od słów do czynów. Pierwsza zagadka na ekranie. 3, 6, 9, 10 liter połączone takimi tymi liniami niby pomocniczymi, ale na pierwszy rzut oka te linie zawsze wyglądają trochę strasznie, aczkolwiek mam nadzieję, że uda się szybko słowo rozszyfrować. Trzeba znaleźć pierwszą literę i odczytać cały wyraz. Nie wiem, czy umawiamy się na jakiś czas, może nie, proszę Państwa, bo to jest najprostsza zagadka w dzisiejszym programie za 50 zł. Ja przypomnę zasady naszego programu, a w tym czasie możecie zastanawiać się właśnie nad tym, o jaki wyraz chodzi. Mam nadzieję, że zanim dobrnę do końca zasad, już usłyszę pierwszy telefon, pierwszego zwycięzcę wyłonimy, dobrze? To do dzieła, proszę Państwa, bo przed nami piękny, słoneczny dzień, także zaróbmy coś i pójdźmy wydawać. Okej, okay. Czyli tak, w naszym programie mogą brać udział wyłącznie gracze pełnoletni. W trakcie programu rozegramy konkursy interaktywne, do których można się zgłaszać pod wskazany na dole ekranu numer. Płacisz za każde zrealizowane połączenie, również za to, które nie połączy Cię ze studiem. Aby dostać się na antenę, należy znaleźć otwartą linię, która bezpośrednio połączy Cię ze studiem. Aby trafić na otwartą linię, musisz najszybciej odpowiedzieć na pytanie, które usłyszysz dzwoniąc pod nasz numer. Szczegóły w regulaminie na www.łowcynagród.com. O, gdzieś tam, no, łowcy nagród. Tymczasem my na wyspie z powrotem i szukamy odpowiedzi do pierwszej zagadki. Marcinek ma siostrzenicę malutką i chyba stąd takie słowo się pojawiło. Mi też jest to słowo dość na bieżąco znane. Chociaż moje dziecko woli czarownicę niż akurat tę postać. Ale tutaj tę postać też żeśmy na lewo, prawo, we wszystkich możliwych książkach musiały oglądać, czytać. Jak to możliwe? I suknia, i w ogóle. Dobrze, nic więcej nie będę mówić. Myślę, że ktoś z Państwa też jeszcze domyśli się, o jakie słowo chodzi, więc czekam na telefon. Tutaj można się dostać albo dzwoniąc do nas z komórki, albo z telefonu stacjonarnego pod numer ten biały tam na dole tej dechy 704-304-304. Dobrze, mam nadzieję, że humory dzisiaj dopisują. Ja tak jak przez ostatnie dwa dni jakaś byłam taka, no nie wiem, nieswoja, tak dzisiaj już wszystko jest w normie, w formie i nie dam Państwu dzisiaj odetchnąć, także niestety będziecie musieli ciężko ze mną pracować, ale mam też nadzieję, że będą tego efekty w postaci pięknych wygranych, a potem wszyscy będą się cieszyć i mi dziękować, że tak było ciężko i szybko i trudne zagadki, dużo zagadek i tempo straszne, bo myślę, że dużo osób może dzisiejsze nasze spotkanie zakończyć z pełnym portfelem, także no, mam nadzieję, że to jest to wizja wystarczająco zachęcająca do tego, żeby poświęcić nam parę chwil tego pięknego dnia. Jutro też ma być ładnie, weekend ma być ładny. No, kiedyś tam się zepsuje ta pogoda, ale póki co, proszę Państwa, nie ma się co spieszyć. Jeszcze się zdążymy nacieszyć słońcem i ciepłem. Rzeczywiście jest dzisiaj nieprawdopodobnie. Wyszłam z domu, nie mogę w to uwierzyć, że może być w ogóle tak ciepło. No, ale powtarzam, to jest jedna rzecz, a druga rzecz, no to co zrobić z takim ładnym dniem, ładną pogodą? Na pewno się przydadzą pieniądze, żeby coś fajnego zrobić, jednak mimo wszystko pieniądze podobno szczęścia nie dają, ale sprawdźmy, czy nie będzie szczęśliwy ktoś, kto zarobi pierwszą naszą nagrodę. Proszę Państwa, dobrze, minuta. Minuta, bo coś chyba dzisiaj jesteście nie za bardzo skupieni. W każdym razie nie do roboty widzę. Już dawno powinnam usłyszeć pierwszy telefon. To jest czas na dzwonienie, na wykręcanie numeru telefonu. Czas maksymalny na rozwiązanie tej pierwszej zagadki.
Potem narzekacie, że jest za trudno, że nie daje się rozwiązać, że to, żeś może owo, to proszę teraz właśnie sobie zarobić przy tej pierwszej zagadce, która jest taką zagadką tak naprawdę w prezencie dla Państwa, na pobudkę, na takie miłe rozpoczęcie naszego spotkania, żeby każdy mógł sobie w tym programie jakąś nagrodę zarobić, żeby nie było narzekania, że są tylko za trudne zagadki. Na przykład ta nie jest łatwa, bo wyraz jest wieloliterowy, są te linie pomocnicze, które taki w sumie utrudniają tak naprawdę widok, wygląd tej zagadki. Przypomnę, że poruszamy się pomiędzy literami wyłącznie przesuwając się właśnie po tych liniach pomocniczych. Proszę Państwa, wychodzi z tego słowo, da radę, jeśli ktoś ma dziecko, zwłaszcza dziewczynkę, albo miał, bo już jest dużą dziewczynką. Na pewno zna to słowo, zna tę postać, to każdej chyba dziewczynce, kobiecie jest znana osoba. No. Nie wiem, czy to jest taka dobra bajka, prawdę mówiąc, ale rzeczywiście chyba wszystkim znana. Dobra, 50 zł czeka. Dyktuję numer, proszę Państwa. 704-304-304. Kto wie? Kto wygra dzisiaj pierwsze pieniądze? To nie ma co siedzieć i czekać, aż książę z bajki się zjawi, tylko brać się do roboty. Naprawdę, najlepiej chyba jednak liczyć na siebie samego niż na księcia. Dzień dobry, witam serdecznie. A witam, tu książę. Książę, dzień dobry, witam serdecznie. Książę przyszedł do mnie tutaj z odpowiedzią po pieniądze zamiast pieniędzmi. No słucham. Kopciuszek. No i oczywiście, że tak, 50 zł dla Pana. Także pozdrawiam księcia serdecznie i życzę bardzo miłego dnia. Niech Pan nie wychodzi z domu, czy tam z zamku, czy nie wiem skąd, z pałacu, tylko bierze się dalej do roboty, bo mamy dzisiaj sporo zagadek do rozwiązania. I proszę Państwa, mamy 6 liter. Troszeczkę, jakby tu powiedzieć, o tyle utrudnienie, że zniknęły te linie pomocnicze, ale ten sam rodzaj zagadki. Trzeba ułożyć słowo ze wszystkich liter. Tym razem mamy te litery właśnie niepołączone tymi liniami pomocniczymi, czyli troszeczkę inny rodzaj zagadki, ale sądzę, że do zrobienia, być może dla kogoś będzie to nawet łatwiejsze niż poprzednia zagadka, bo tu jest raptem 6 liter do złożenia w wyraz. 50 zł do wygrania. Zapraszam, kopciuszki, książąt, królów, królowe, czarownice też zapraszam. Ja szczerze mówiąc lubię też czarownice, tak jak moje dziecko. Nie wiem, jakieś królewny i te, a zwłaszcza kopciuszek, co siedzi i czeka tam, wybierając fasolkę od czegoś tam. Oddzielając, to nie mój typ, raczej wolę czarownicę. Dobrze, proszę Państwa, sądzę, że to jest też szybka runda. Sądzę, że to jest szybka gra. Naprawdę ktoś błyskawicznie wygra sobie pieniądze, ale ponieważ widzę, że może troszkę ten czas na taką jakąś mobilizację jest Wam potrzebny, to może znowu umówimy się na taką minutkę, co? Marcinku, co myślisz? Tylko to nie jest czas na myślenie, proszę Państwa, bo sądzę, że to jest na tyle proste, że ktoś w tym czasie powinien i wymyślić, o jakie słowo chodzi, i wykręcić numer telefonu, i wygrać już sobie pieniądze. Czyli w ciągu minuty ktoś z Państwa zarobi 50 zł. Uważam, że to całkiem niezła stawka jak na minutę, także bierzcie się do pracy. O jakie słowo chodzi? Ze wszystkich liter ułożone. Zapraszam serdecznie, proszę wykręcić numer telefonu do nas. Myślę, że bez większego kłopotu można w tych dniach trafić do nas do studia. Głównie pomaga Państwu ta słoneczna, nieszczęsna pogoda, która osobiście, prywatnie bardzo mnie cieszy oczywiście i też lubię, jak jest ciepło, ale o tyle mnie denerwuje, że mi wyciąga graczy i telewidzów z domu. Nie wiem, już dzisiaj nawet mój sąsiad na ławeczkę chyba wyjdzie się opalać bez koszulki, łapać brąz ostatni raz w tym sezonie. Także obawiam się, że dzisiaj to już w ogóle mało kogo zastanę w domu. Na szczęście mój książę już się zjawił, także
pierwsza zagadka za nami. Mam nadzieję, że tę zagadkę... Uwaga, czas dobiega końca. Ta minuta się skończyła. My tu gadu, gadu, a tymczasem... Uwaga, czekam na telefon. Już powinna być kolejna osoba. Kto chce sobie zarobić pieniądze tak na szybko? Można zaraz lecieć, coś tam dalej załatwiać, a na razie posiedźcie przed telewizorem. Proszę wziąć udział w jednej, drugiej, trzeciej zagadce, zarobić sobie 100, 200, 500, a może 1000, a może 2, a może 5, a może 8000. Zobaczymy, jak to się dzisiaj wszystko potoczy. Jedno słowo, dyktuję szybciutko numer tak mobilizacyjnie. Jeśli ktoś ułożył wyraz tych liter, to zapraszam. 704, 304, 304. Kto dał radę? Jedna osoba jest mi potrzebna, ale już. Aha, dzień dobry. Dzień dobry, może to będzie szalik. Dobrze. Może być szalik. Pozdrawiam panią bardzo serdecznie i gratuluję wygranej. Gratuluję też dostania się do studia. Brawo, szalik. Proszę państwa, teraz uwaga, bo czary mary. Proszę bardzo, co się dzieje? Pojawiła się tablica. Dlaczego tablica? Zapiszę na niej pani odpowiedź, dobrze? Tu sobie przesunę, żeby wszyscy widzieli, co tam w bazgrze. Szalik, czyli szalik. Bardzo dobrze ułożone słowo ze wszystkich liter, ale dopiero pierwsze. Dopiero pierwsze z tych, które można ułożyć. Aha, ha, ha, ha. Czy ktoś widział inny wyraz? Proszę państwa, bo może tak być, że od razu ktoś z państwa tak naprawdę ułożył inną odpowiedź, że ktoś, pani widziała szalik, a ktoś z państwa widział od razu inne słowo. Jeśli tak, to to jest właśnie taki dobry moment, żeby naprawdę na CITO wygrać pieniądze, bo sądzę, że większość osób mogła widzieć właśnie ten szalik. Tak sądzę, bo jednak jeśli ktoś jeszcze dzisiaj nie wystawił nosa za drzwi, to szalik może jeszcze szykował, żeby dzisiaj wyjść z domu. Ostatnie dni, a zwłaszcza poranki, wieczory, no zdecydowanie doprowadziły do tego, chyba że większość osób szaliki wyciągnęła już z szafy. Przepraszam, tutaj stukam w państwa, ale sobie coś tutaj przełożę. Dobra, czyli szalik jak najbardziej tak. Też nie dziwię się, że się ta odpowiedź jako pierwsza pojawiła. Teraz mamy szansę przy tej samej zagadce wygrać, czy ja państwu rozdać, a państwo wygrać kolejną nagrodę, z tym, że trzeba podać inne słowo, też ze wszystkich tych samych liter. Mhm. I teraz ten początek tej drugiej rundy, to jest szansa na szybkie pieniądze dla kogoś, kto już wcześniej widział właśnie inny wyraz. Kto może właśnie przy pierwszym podejściu do tej zagadki od razu ułożył inny wyraz. Jeśli tak jest, to zapraszam do studia. Sprawdźmy, czy ktoś ułożył inne słowo. 704 304 304. Jest jeszcze jedno słowo do ułożenia ze wszystkich liter, proszę państwa, i szczerze mówiąc już, gdyby ktoś miał ułożone inne słowo niż ten szalik przy pierwszym podejściu do tej zagadki, to sądzę, że już by się zgłosił do studia. Jeśli nie słyszę tego telefonu, to znaczy, że państwo dopiero kombinujecie, jaki inny wyraz można złożyć, co? To, co może się umówimy na czas do myślenia. Marcinku, dajmy państwu minutkę, dwie. To jest na pewno trudniejsza runda. Drugie podejście do tej samej zagadki jest minimum dwa razy trudniejsze niż pierwsze podejście. Także półtorej minuty dostajecie państwo czasu na myślenie. Skoro nie usłyszałam takiego szybkiego telefonu, takiej szybkiej reakcji właśnie na to, że jest to drugie słowo, czyli wygląda na to, że większość z państwa, tych, którzy są przed telewizorem w ogóle dzisiaj, raczej ułożyła właśnie to słowo szalik. Powtarzam, nie dziwi mnie to, sama wyciągnęłam już nie jeden szalik z szafki. Te dni ostatnie były dość chłodne. Dzisiaj szalik się na szczęście nie przyda, także naprawdę jest fajnie, przyjemnie, ale jeśli mogę państwa prosić, żeby... Nie, ja dałam czas na myślenie, wiesz?
Aha, ty byś chciał, żeby już ktoś zadzwonił. Dobrze, znaczy ja nie będę się wspierać, ale sądzę, że państwo dopiero szukają jakiegoś pomysłu. Kochani, jest na pewno jeszcze jedno słowo do ułożenia z tych samych liter. Mhm. Mamy te litery, które tutaj widać na ekranie, te na czerwono. Jedno słowo pani nam podała już przed chwilą, to było słowo szalik. Pani wygrała swoje pieniądze, a teraz czekamy na kogoś, kto rozwiąże drugą rundę. Czyli drugie podejście do tej samej zagadki. Samo to już jest dużym utrudnieniem. Drugie podejście do tego samego tematu, do tego samego zadania, do tej samej zagadki jest dużo na pewno trudniejsze niż pierwsze. Aczkolwiek wydaje mi się, że w tym momencie jeszcze ktoś powinien jakiś pomysł mieć. Mhm. Co tam się udało znaleźć? Kuku, czas nam się kończy. Proszę państwa, pobudka. Nie wiem, jak ja was dzisiaj zmobilizuję do walki. Jak jest tak ciepło i słonecznie, to wydaje się, że nawet pieniądze nie są potrzebne. No nic bardziej mylnego. To ciepło jest tylko na dzień, dwa, a potem zobaczycie. Będzie przyjemnie móc gdzieś usiąść w ciepłym miejscu i jednak zjeść dużo, napić się dużo, rozgrzać. Sądzę, że pieniądze jeszcze nam się przydadzą w tym jesienno-zimowym sezonie. Także proszę państwa, ci, którzy są dzisiaj przed telewizorem, naprawdę mają bardzo dobrą sytuację, bo możecie państwo u nas zarabiać dzisiaj bez większej konkurencji. Także zapraszam. Czy ktoś ułożył drugi wyraz? Kochani, no nie mówcie mi, że wszyscy widzieliście szalik, bo zaraz się zezłoszczę. 704-304-304. Zapraszam. Kto gotowy, to dzwoni. Proszę nie czekać, bo w każdej chwili ktoś tutaj może trafić do studia i będzie po zabawie, po pieniądzach. A kolejne zagadki będą coraz trudniejsze, także proszę to mieć na uwadze. Oho, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Jakie słowo pani ułożyła? Tak, tak. Ma pani jakąś odpowiedź? Nie, nie, nie mam. 3, 2, 1, no to będziemy się musieli rozłączyć. Jak to nie mam, to po co dzwonię? Jak nie mam, to nie dzwonię. Myślała pani, że będzie pani miała? Czy miała pani też ten szalik? Nie wiem, co tam się wydarzyło. Kochani. Dogrywka. Oj. Powiem szczerze, że troszeczkę mnie zdziwiła ta sytuacja, bo ja zawsze bardzo państwa proszę, może rzeczywiście dawno tego nie mówiłam, ale proszę nie dzwonić do mnie, jeśli ktoś nie ma odpowiedzi, dobrze? Proszę państwa, w naszym programie, owszem, zdobywa się pieniądze, ale za jakąś tam wiedzę, za wykonanie jakiegoś zadania. To nie jest tak, że trafię do studia i bam, spada z nieba nie wiadomo ile pieniędzy. Tak nigdzie nie ma, nie wierzcie w to. Państwo, tak się raczej nie dzieje. Zawsze coś musi się po drodze wydarzyć. No. W moim programie o tyle jest to jasna sprawa, że trzeba po prostu rozwiązać jakąś zagadkę. Zagadka dla państwa na ten moment to jest ułożenie wyrazu z tych wszystkich widocznych tu liter. Z tym, że nie może to być wyraz szalik, bo taki wyraz już jedna pani podała, wygrała za to nagrodę. Drugi raz nie przyjmuję tej samej odpowiedzi, po to mam tablicę. Zapisałam już ten wyraz jako dowód na to, że ten wyraz już ktoś ułożył. Proszę państwa, dostała się do studia przed chwilą, pani powiedziała, że nie ma odpowiedzi. Proszę nie dzwonić do mnie, jak ktoś nie ma odpowiedzi, dobrze? Tylko ktoś, kto ułożył odpowiedź, znalazł jakieś inne słowo niż szalik i chciałby wygrać pieniądze, bo nie dość, że niepotrzebnie tracimy czas, no to jeszcze szkoda pieniędzy tak naprawdę. No. Ja wiem, że nie jest tak łatwo się skupić. Wiem, że ta pogoda, to słońce, jakaś zmiana, nie wiem, ciśnienia czegoś, frontów, która nastąpiła w ciągu ostatnich dwóch dni,
też na mnie źle wpływała. Wczoraj, przedwczoraj też się jakoś dziwnie czułam, ale dzisiaj jest dobrze. Dzisiaj jest już dobrze, proszę Państwa. Tyle tylko, że może rzeczywiście troszkę ciężko się skoncentrować. Ale obiecuję Wam, że znajdziecie ten drugi wyraz. Znajdziecie, dacie radę, tylko chwilkę trzeba pomyśleć. Próbować od jednej, drugiej, trzeciej litery zacząć. Coś tam Wam przyjdzie jeszcze do głowy. Czy jest chociaż jedna osoba, która jakiś inny wyraz niż ten szalik ułożyła? Dogrywka, kochani, był przed chwilą telefon. Wygląda na to, że łatwiej trafić do studia niż podać odpowiedź. Czy w takim razie jest ktoś, kto ma odpowiedź gotową, a nie próbował jeszcze trafić do studia, bo może właśnie na Ciebie czekamy? Pieniądze to oczywiście, że każdy by chciał pieniądze, tylko że coś trzeba jeszcze za to zawsze zrobić. Nie ma nic za darmo w życiu, proszę Państwa. W moim programie trzeba rozwiązać zagadkę. Trzeba, no przepraszam, nie mogłam dać Pani żadnych pieniędzy, jak nie miała Pani odpowiedzi. Dużo mamy na dzisiaj. Czwarteczek, proszę Państwa, gonimy, rozdajemy pieniądze. O, halo, halo. Dzień dobry, może tym razem Kalisz. I to jest bardzo dobra odpowiedź za 50 zł. Brawa dla Pani. Oczywiście, że tak. Był szalik, niech będzie Kalisz. Kalisz. Jakaś wycieczka się szykuje dzisiaj? Kalisz. Kalisz, brawa dla Pani. Brawa dla Pani. I teraz z lekkim niepokojem myślę o tym, co powinnam zrobić, bo prawda jest taka, że jest jeszcze jeden wyraz do ułożenia z tych liter. Natomiast potem, po tej poprzedniej rundzie, przy której no, mieliśmy telefon, pani, która powiedziała, że nie ma odpowiedzi, niepokoję się. Niepokoję się, czy ktoś da radę. Proszę Państwa, zaryzykujemy na chwileczkę. Zaryzykujmy może. Trzy. Jest trzecie słowo. Jest trzecie słowo, które z tych samych liter można ułożyć. Ale proponuję tak, Marcinku, jednak musimy Państwu dać jakąś szansę na taką koncentrację dzisiaj. Dajmy 2 minuty i będzie to czas na myślenie. Dobrze? Proszę Państwa, już nie napieram na Was, nie dzwońcie do mnie w tym czasie. Właśnie bardzo proszę, nie dzwońcie, a zwłaszcza nie dzwoni ktoś, kto nie ułożył odpowiedzi. Dobrze? Żeby to było oczywiste. Pieniądze są, jest dużo, mogę rozdawać, ale muszą być odpowiedzi na moje pytania. Minuta, tam niecałe 2 minuty, to jest czas na myślenie. Tutaj taki napisik miga. To jest czas, kiedy Państwa proszę, żeby spojrzeć na te litery i pomyśleć, co tam jeszcze można z nich złożyć. S, Z, L, I, K, A. Był szalik, był kalisz, można jeszcze jeden wyraz ułożyć. Spokojnie, macie jeszcze 1,5 minuty. Proszę pomyśleć, poprzestawiać te literki, połączyć je w jakieś tam sylaby. Coś z tego wyjdzie. Tylko nie szalik, nie kalisz, bo to już było. Także jeśli ktoś chce wygrać kolejne 50 zł, to musi wymyślić coś nowego. Ale Państwa męczę. Ale szczerze mówiąc, myślałam, że przy takiej pogodzie to będzie jakoś taka większa moc do rozwiązywania nawet tych trudniejszych zagadek. Dlatego się zdecydowaliśmy zagrać taką bardziej wymagającą. Bo tak naprawdę mieliśmy troszkę inny plan na dzisiaj z Marcinkiem. Tylko że stwierdziłam, dobra, słuchaj, kiedy jak nie dziś grać taką bardziej wymagającą zagadkę. Później jak będzie, nie wiem, ciemno, zimno, Państwo będą śpiący, niechętni do roboty, to spróbujmy dzisiaj jeszcze rozdać więcej pieniędzy. Zwłaszcza, że jest czwartek i mamy tak, dzisiaj spotkanie, jutro spotkanie, żeby rozdać te pieniądze wszystkie, które na ten tydzień nam do sejfu włożyli, do rozdania. Także zawsze to są te dni, kiedy troszkę próbuję na Państwa ponapierać, żeby nam się udało rzeczywiście jak najwięcej z tej kubki do Was posłać. Dobra, ale musicie mi pomóc, bo sama nie dam rady. Także proszę, żeby takich telefonów nie było, że dzwonię, trafiam na otwartą linię i mówię, nie wiem, nie mam odpowiedzi. Dobrze, bardzo proszę. Jest to tak mi szkoda, Pani, przykro mi, bo pięknie Pani trafiła do studia, zadzwoniła Pani i tak dalej, ale proszę naprawdę pomyśleć o wcześniej o rozwiązaniu zagadki, dobrze? Bo na antenie to już na to naprawdę nie ma czasu. Uwaga! Czas na myślenie minął. Robi się groźnie. Nie chcę więcej telefonów z odpowiedzią, że nie wiem. Dobrze, że nie mam odpowiedzi.
Jest, pojawia się napis dzwoń teraz, ale dzwoń tylko, jeśli rzeczywiście udało ci się trzecie słowo ułożyć. Trzecie nowe słowo ze wszystkich widocznych liter. Nie z dwóch, nie z trzech, nie z czterech, ze wszystkich sześciu. Nie szalik, nie kalisz. Jeszcze inny wyraz. Można, da się. 50 zł do wygrania. 704-304-304. Zapraszam serdecznie. Spokojnie, Marcinku, nie denerwuj się, spokojnie. Dajmy Państwu szansę, to jest trudna zagadka. To nie jest wcale takie oczywiste, że trzecie słowo z tych samych liter udaje się ułożyć. Też przez to, że mamy napisane te odpowiedzi, to one w jakimś tam sensie narzucają mózgowi, co ma myśleć. Dlatego może lepiej było, żebyście Państwo tego nie czytali. Nie czytali, tylko próbowali od początku, od zera wymyślić, jakie słowo Wam przychodzi do głowy, jak patrzycie na te literki. No potem trzeba sprawdzić, czy przypadkiem nie jest to słowo, które już było, bo za słowa, które już były, nie ma nagrody. Jest jeszcze jedno słowo. Jest jeszcze jedno słowo, naprawdę. No, nie wiem, czy żeśmy się nie przeliczyli z tą zagadką na dzisiaj. Wiesz co, może jednak przez to, że jest tak ciepło i nie wiem, to słońce świeci, może to jest jakieś takie, że ludzie wolą myśleć o niebieskich migdałach, niż się skoncentrować. To nie dziwi mnie, naprawdę. Jak ja bym siedziała w domu, w ogóle nie wiem, czy bym siedziała w domu w tej chwili, pewno bym już gdzieś się szwendała. Jest ktoś przed telewizorem jeszcze? Proszę Państwa, ma ktoś jeszcze jakiś pomysł, jakie słowo można by było jeszcze z tych literek sklecić? Jest jeszcze jedno słowo, obiecuję Wam, wiem, że niektórzy patrzą na to, chwila kobieto, dwa słowa już Ci ludzie ułożyli, co jeszcze od nas chcesz? Dawaj inną zagadkę. Momencik, momencik. Da się ułożyć jeszcze jedno, jeśli ktoś ułożył, to mam nadzieję, że zaraz się zgłosi. Z komórki, z telefonu stacjonarnego trzeba wykręcić numer, trafić na otwartą linię, także próbujcie Państwo, bo bez tego też się nic nie wydarzy. Także ma ktoś? 704-304-304. Kto tam jest gotowy do odpowiedzi? Halo? Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Dlaczego odłożone słuchawka? Dlaczego odłożony telefon? Dlaczego ktoś mi to zrobił? Proszę Państwa, ja wiem, że przy takiej pogodzie, przy takim ciepełku, słoneczku, to optymizm po prostu rozpiera i każdemu się wydaje, że co mi tam pieniądze, co mi tam w ogóle wszystko, jak jest tak pięknie będzie i tak cudownie. No nie, jak nie chcecie, jak nie możecie się skupić, jak to proszę iść robić tam już swoje rzeczy, ale nie wykręcajcie do mnie numeru telefonu, bo może jest jedna, może są dwie, może są tylko trzy osoby, które siedzą w tej chwili przed telewizorem po to, żeby wygrywać u mnie pieniądze. I ja bym chciała, nie blokujmy tym osobom linii. Nie, proszę Państwa, ja naprawdę chętnie bym sobie z każdym pogadała i w ogóle usiadła na kawusie i tak dalej, ale nie teraz. Teraz jest czas na pieniądze. No naprawdę, rozwiążmy te zagadki, bo powoli zaczynam się niepokoić, co dzisiaj będzie. Ma ktoś to trzecie słowo? Co się z Wami dzisiaj dzieje? Kuba też do mnie mówi, ty Anka, to dzisiaj w takim dobrym humorze jesteś. No tak, no bo jak jest tak pięknie, to trudno być w złym, ale spróbujmy ten dobry humor przekuć na gotówkę, proszę Państwa, no. Jestem straszna materialistka, no ale ja nie mam tu dużo czasu. Nie mam dużo czasu, nie możemy go zmarnować, proszę Państwa. Każda minuta, każdy telefon, każda chwila to jest moment, w którym do kogoś mogą wędrować pieniądze. Ktoś może tych pieniędzy chcieć, potrzebować i robi wszystko, żeby je zdobyć. A tymczasem telefony.
jeden telefon. A ja nie mam odpowiedzi. Drugi telefon. Coś tam poklikam, rozłączę się. Sprawdzę, czy się da dostać na tą otwartą linię. Da się dostać. Trzy osoby już dzisiaj wygrały pieniądze. Zapraszam do telefonu tylko osoby, które mają odpowiedź i chcą wygrywać pieniądze, dobrze? Przepraszam, że się denerwuję, ale po prostu szkoda mi czasu. Widzimy się tylko jeszcze dzisiaj i jutro. A dzisiaj już mi minęła kupa programu, a... Dobra, koniec nerwów. Nie będę na Państwa krzyczeć. No, jak ktoś sobie chce tam podzwonić, to nie chce dzwonić, tylko mam nadzieję, że w tej chwili usłyszę telefon od kogoś, kto jednak ma odpowiedź. Dobrze? 50 zł czeka. Zapraszam serdecznie. Dyktuję numer. Proszę, niech się zgłosi ktoś, kto ma odpowiedź. 704-304-304. Dogrywka. Drugie podejście do trzeciej rundy. Uwaga, kto ma słowo? Śmiało. Kto się zgłasza? Jest jeszcze jedno słowo, proszę Państwa. Kto jest gotowy do odpowiedzi? Ach, jest telefon. Uwaga, uwaga, zobaczymy, co się będzie działo. Halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Ma Pan odpowiedź? No jasne, jeszcze kilka nawet. Szalki. Słucham? Szalki. Trudne słowo. Brawa dla Pana, bo to takie malutkie te, co się kładzie na wagę, prawda? Jeszcze w liczbie mnogiej, brawa dla Pana. Widzę, że są osoby, które nie dość, że są bystre, to jeszcze są zwarte i gotowe, żeby zarabiać kasę. Szalki. O tyle ciekawostka, że już nawet takich wag nie ma chyba za bardzo, bo teraz wszystko muszą być te wagi, co drukują. Może gdzieś na bazarku ktoś ma taką wagę, gdzie się te szalki kładzie, ale ja szczerze mówiąc już strasznie dawno nie widziałam takiej wagi. Także brawa dla Pana, ogromne brawa i zasłużone 50 zł. Marcinku, ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł, bo jest jeszcze jedno słowo, czwarte. Ale naprawdę nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby na nie czekać. Chociaż z drugiej strony, po takiej odpowiedzi, jaką Pan podał, po tych szalki, to wydaje mi się, że może jest szansa, że ktoś to czwarte słowo też znajdzie. Marcinku, co tam się u Ciebie dzieje? Tak? Myślę, że ktoś będzie miał to czwarte słowo. Jezu, ja się naprawdę boję, czy to nie przeginamy. Czwarte podejście do tej samej zagadki. No ale Pan podał taką odpowiedź, że naprawdę aż mnie przez chwileczkę zażyło. Zastanawiam się, szalki. Słyszałam, że są szelki, ale jakie szalki? Dopiero potem pamiętam, ta waga i takie się kładzie ciężarki, to są szalki. Także może ktoś to czwarte... Nie wierzę własnym uszom. Halo? Halo? Ma Pan jakieś słówko ułożone dla mnie? Liszka. Brawo! Brawa dla Pana! Brawa dla Pana, szybkie pieniądze, gratuluję Panu bardzo serdecznie. Liszka świetnie ułożona. No dobra, to kończymy teraz, Marcinek. Koniec żartów. Liszka. Proszę Cię! No chyba nie sądzisz, że będziemy czekać na piąte. Nie żartuj sobie. Marcinku, ty widzisz, co się dzieje, że dzisiaj po prostu Państwo są nieprzewidywalni, albo mi ktoś co chwila po prostu na tym etapie podaje świetne odpowiedzi, albo przy tych pierwszych etapach co chwila jakaś wpadka. Naprawdę chcesz czekać na piąte? On mówi, że może tak samo szybko usłyszymy jak to czwarte. O Jezuśku, no dobra, spróbujmy. Faktem jest, że jest piąte. Jest piąte. Ale nie wiem, czy to jest taki dobry pomysł zapraszać Państwa do szukania tego piątego. Liszka, dobra odpowiedź, bardzo dobra. Ta odpowiedź szalki bardzo dobra. No my to mieliśmy rzeczywiście, myśleliśmy o troszkę innym wyrazie.
ale naprawdę nie wiem, czy uda się go znaleźć. Proszę Państwa, dobrze, zróbmy tak, bo widzę, że 100 zł kolega zaproponował za podanie tego piątego wyrazu. O, ale wydaje mi się, że żebyśmy rzeczywiście znaleźli zwycięzcę, to będziemy potrzebowali troszeczkę większej ilości osób, które się nad tym zastanowią. A żeby zmusić Państwa do myślenia, to mam sposobik i to jest oczywiście znany jak świat sposób najlepszy na świecie. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Czyli pieniądze, no generalnie rzecz ujmując, sprawiają, że świat się rusza, tak? Dobrze, czyli 1000 zł, czyli to będzie tak, 100 gwarantowane, 900 bonus. Myślę, że jest dzisiaj ogromna szansa, że ktoś ten bonus zdobędzie, bo widzę, że tak, albo ktoś jest kompletnie dzisiaj rozkojarzony, to w takim razie już nie sądzę, żeby brał udział w naszej grze na tym etapie, na tym poziomie trudności, albo widzę, że naprawdę pistolety, no bystrzaki, jeden za drugim, ciach, 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 szalki, liszka, dawaj dalej. Okej, to w takim razie właśnie dla takich bystrzaków, pistoletów, szybka taka piąta runda tej gry, dobrze? I o te większe pieniądze z kolei. Nie dokończyłam, jak będzie z tym bonusem, 900 zł bonus, 30 sekund dostaniesz, 5 pytań, jeśli na wszystkie poprawnie odpowiesz, bierzesz całą kasę, okej? To jesteśmy umówieni, a teraz zobaczmy, co się będzie działo. Anka, może już ktoś ma to piąte słowo, może już wykręca numer. Zobacz, tę liszkę usłyszeliśmy, zanim zdążyłaś się dobrze rozgadać. Marcinku, ja czekam cały czas, ale nie słyszę telefonu. Jeśli ktoś ma, to na razie milczy. On do mnie mówi, Anka, ale tak powiem Ci szczerze, że większość osób to się pewno puka w głowę. Co ta dziewczyna jeszcze chce? 4 wyrazy z tych samych liter ułożone, ona prosi o piąte. To nie był mój pomysł. Gdyby chodziło o mnie, już byśmy mieli zdjęcia z fajnymi dziewczynami, chłopakami na plaży w samych kąpielówach, a nie tam męczenie kota, że tak powiem, piąte podejście do tej samej zagadki. Jest faktem, że jest jeszcze jedno słowo. Jest jeszcze jedno słowo i mam nadzieję, że ktoś z Państwa je wyłowi, ale łatwo to już na pewno nie jest. Coś nie słyszę tego telefonu. Dobra, zanim ktoś tu trafi, proponuję podnieść nagrodę. Jak już żeśmy dali 1000, dajmy 2000. Co ty na to? Dajmy, mamy ostatni moment, akurat ktoś zdąży. Mam nadzieję trafić do studia. My rozdamy więcej pieniędzy, ktoś sobie zagrał 2000, a potem możemy znowu tam po 25-50 zł grać. Łatwe zagadki, takie przyjemne dla oka. Myślę, że jest dzisiaj wyśmienity dzień właśnie na zagadki ze zdjęciami, z szukaniem różnic. Ja już czekam na nie od paru dni, że mam nadzieję, że w końcu się doczekam. Zaraz, niech ja się ogarnę z tymi pieniędzmi, co my tu mamy. No mamy, także aż żal przechodzić na razie do tych zagadek po 50 zł. 2000. No jest. No wiesz co, jeszcze widzę, że coś nie za dużo żeśmy wydali od początku tygodnia. Dzisiaj moglibyśmy Państwu coś tutaj więcej zaproponować. No, dobrze, mamy w tej chwili 2000 zł na liczniku nagrodowym. Sądzę, że to jest dużo pieniędzy. Jeśli komuś to się uda wygrać, będzie zabawa. Dobrze, kochani, to jednak troszkę czasu na zastanowienie pewno będzie potrzebne, także zróbmy tak, żeby to się jakoś nie rozciągało w czasie za bardzo. Umówmy się, że taka pełna koncentracja przez 3 minuty, dobrze? 3 minuty
dostaniecie ode mnie w prezencie takiego czasu na skupienie. Ja wiem, że to jest trudne znaleźć piątą odpowiedź do tej samej zagadki. Naprawdę, to jest strasznie trudne. Proszę Państwa, jeśli kiedyś w przeszłości podobną grę grywaliśmy, nie dochodziliśmy, ledwo dochodziliśmy do trzeciej, czwartej rundy. Ledwo co ktoś dał radę wymyślić trzeci wyraz, czwarty to już w ogóle rzadko, a piątego to chyba naprawdę nie pamiętam, kiedy prosiłam Państwa, żebyście dla mnie ułożyli. Dobrze, to jest ten czas na myślenie. Mamy niecałe 3 minuty. Nie wiem, po pierwsze proszę więcej pieniędzy, dawaj 3000. Daj 3000, Marcinku, wiesz co, dzisiaj już jest czwarteczek. Nie wiem, czy nie wrócimy teraz pewno do łatwiejszych zagadek, więc zanim damy 50 zł znowu, to dajmy, pojedźmy tak, wiesz, grubo z tymi pieniędzmi. Także 3000 możliwe do wygrania i szukamy piątego wyrazu do tej samej zagadki. Macie Państwo 6 liter S, Z, L, I, K, A i były już ułożone z nich 4 wyrazy. Także proszę zerknąć sobie na te wyrazy na tablicy. Te wyrazy już wcześniej gracze ułożyli, podali, wygrali pieniądze. Nie wiem, dzisiaj trudno mi coś przewidzieć, bo tak, po pierwsze wydaje mi się, że dzisiaj naprawdę jest garstka osób w domu przed telewizorem, przez to, że się tak zrobiło ciepło, słonecznie. Nie wiem, każdy coś sobie tam znajduje do robienia i załatwiania, więc troszkę może rzeczywiście ciężko będzie znaleźć dzisiaj w ogóle graczy. Teraz tak, te osoby, które są przed telewizorem, większość jest kompletnie rozkojarzona. Naprawdę, proszę Państwa, rzadko mi się zdarza, że ktoś do mnie dzwoni i mówi, że nie ma odpowiedzi. Rzadko to się zdarza. Już na ogół, jak ktoś dzwoni, to jest no, gotowy na wszystko. Tymczasem dzisiaj już 2 takie telefony. Nie wiem, coś tam sobie klikam, rozłączam się, nie wiem, co to było. Natomiast jest jeden, drugi, trzeci pan czy pani, to że po prostu bam, 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 odpowiedź za odpowiedzią. Tutaj jakieś szalki, w ogóle słowo, ja się zastanawiałam na początku, co to za słowo, ale jest. Dosłownie parę sekund potem ciach, następny pan trafia do studia, liszka. Także jesteście dzisiaj nieprzewidywalni. Dlatego te 3 minuty były na zastanowienie. My z reżyserem nie spodziewaliśmy się wyrazu szalki, nie spodziewaliśmy się liszka. Mieliśmy wymyślony inny wyraz, który szczerze mówiąc bardziej nam się wydawał na czasie, na tę pogodę i na weekend i w ogóle. No nie będę nic więcej mówić, bo nie chcę też Państwu psuć zabawy, ani Was jakoś tam naprowadzać na to słowo, zwłaszcza, że w końcu płacimy też i więcej pieniędzy za tę odpowiedź. Także po prostu czekam, aż ktoś wymyśli wyraz, ułoży jeszcze. To trzeba troszeczkę skupić. Ja wiem, że ja nie pomagam tym gadaniem, ale postarajcie się jeszcze właśnie poprzestawiać sobie w głowie te wyrazy, połączyć w jakieś tam te sylaby. No, mamy 10 sekund, także to już za dużo się nie wskóra. Kto dał radę, to może po prostu nie krzykuje się do dzwonienia. Mam nadzieję, że zaraz kogoś usłyszę. Nawet 3000 zł, piąty wyraz. Piąta odpowiedź do tej samej zagadki. Wiem, że przeginam, ale sprawdźmy, może komuś się udało, dobrze? Dyktuję numer i to już nie jest czas na myślenie. Dzwonimy. Uwaga, kto dał radę? Gotowi. 704-304-304. I... Przegięliśmy. Przegięliśmy, Marcinku.
To nie jest taki oczywisty wyraz, wiesz, teraz jak o tym myślę, że akurat nam się skojarzył, bo żeśmy rozmawiali o weekendzie. Ale to nie jest tak, że każdemu to przyjdzie do głowy, wiesz? Troszkę się martwię, żeśmy przesadzili, niepotrzebnie, żeśmy w ogóle tę piątą rundę proponowali. No jak mam nie tracić nadziei? No to co z tego, że pan szybko podał Liszka? Bo pan miał Liszka, to był szczęśliwy zbieg okoliczności, a widziałeś, co działo się wcześniej? Słyszałeś telefony, nie mam odpowiedzi przy drugiej rundzie. Przy trzeciej rundzie klik, 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 dum, odłożona słuchawka. Słyszałeś? Może to był szczęśliwy zbieg okoliczności, że jeden pan te szalki wymyślił, a drugi pan szybciutko z tą Liszką i teraz mamy koniec i nikogo więcej już nie ma przed telewizorem i nikt już nie ma piątego wyrazu i tak będę czekać. Nie wiem, nawet nie chcę czytać tych wyrazów, chociaż szczerze mówiąc powinnam, bo muszę przypomnieć, że żeby wygrać pieniądze, żeby grać też o te 3000 zł, nie możecie Państwo podać żadnego z tych wyrazów. Także jeśli ktoś tam nie zauważył, że tutaj jest taka tablica żółta, to przypomnę, że wyrazy szalik, kalisz, szalki i liszka już były. Właśnie o to chodzi, na tym polega trudność tej kolejnej rundy, że no, że jest to piąty wyraz do ułożenia z tych samych liter i ze wszystkich liter to nie może być na przykład lis. No Marcinku, nie wiem, czy nam pomogło to, że żeśmy tyle pieniędzy dali. Ajajajajaj. No w którymś momencie to już po prostu tak jakbyśmy, wiesz, przegięli po prostu. A pewność, czy ja mam pewność, że nie ma takiej osoby. Nie mam pewności, że nie ma, nie mam pewności, że jest. Nie mam pewności, że zaraz ktoś nie włączy telewizora i nagle tak jak ten pan z tą Liszką ni stąd, ni zowąd trafił do studia natychmiast, tak może ktoś natychmiast weźmie telefon, wykręci i poda ten piąty wyraz. No wiesz, pewności to żadnej nie mam. To jest program na żywo, a ja nie mam wglądu w to, co u Państwa się dzieje w domach. Myśli ktoś dzisiaj coś? Kombinuje jeszcze? Może karteczkę, długopis? Pisać te literki w te, we, w te, może coś się skojarzy. To chodzi o to, żeby trzeba się skoncentrować i trzeba tak, muszą się przypomnieć te wyrazy. No to są, a nie wiem jak to się rozwiązuje, naprawdę. No ja to bym po prostu tak kombinowała. Czytałabym tak sylabami. Ka, lisz, liszka, coś tam, kilasz, no, kasz, kaszli, kaszli. Kaszli. Co się wydarzyło? Kaszli. Co to za hałas? Ktoś kaszli. Nie, ja żartuję, kochani. To musi być wyraz, który istnieje w słowniku języka polskiego. To musi być wyraz poprawny. No, jest jeszcze jeden. Naprawdę jest. Nawet 3000 zł. Dlaczego tyle? Dlatego, że to... No, trzeba... mocnej głowy. Trzeba pogłówkować, żeby ten wyraz znaleźć. Czy ktoś dał radę? Marcinku, pomyślcie, żeby na cały ekran wrzucić te literki, powiększyć, żeby tak były tylko te literki, a nie było przez chwilę tablicy. Mhm. Wiesz, chodzi mi o to, żeby Państwo mogli nie musieli patrzeć, wiesz, na te słowa, które jakoś tam sugerują odpowiedzi, tylko żeby sobie mogli spojrzeć tak, zamknąć oczy, otworzyć i spojrzeć tylko na te litery. Możemy? Znaczy, proszę Państwa, głównie dlatego kombinuję, co by tu zrobić, żeby ktoś sobie zagrał o te 3000 zł, bo wrócimy do 50 zł, no to jednak nie to samo. No ostatni moment, dobrze? Pokombinujcie, teraz zobaczcie, wyłączyłam wam tę tablicę. Nie wiem, damy jakiś czas, jakieś chwilę czy coś, nie wiem, czy nie. To może, nie wiem. Znaczy, jeśli ktoś jest gotowy, to niech dzwoni, dobrze? A jeśli ktoś nie miał odpowiedzi, to niech szuka. Thank you.
Cały czas się zastanawiam, czy w ogóle jest cień szansy, żeby ktoś ułożył ten piąty wyraz. Dobrze, proszę Państwa, jeśli ktoś ułożył wyraz, to nie, proszę nie czekać do zera, tylko dzwonić. Znaczy to była dla mnie taka szansa, że właśnie oderwę Państwa od tego zapisu, bo mamy tutaj na tablicy zapisane te wyrazy, które już były. I zaraz je znowu niestety zobaczycie, także proszę ostatnie zerknięcie na te litery, tak w samotności, dobrze? Jakaś szlika, ale proszę z tego ułożyć wyraz, który istnieje w słowniku języka polskiego. Uwaga! Czy ktoś dał radę? Dał ktoś radę? Uwaga, proszę Państwa, bo teraz tak, no niestety muszę Wam pokazać znowu to, co jest na tablicy. Czyli te wyrazy, które już były. Kto ułożył jakiś wyraz w czasie, kiedy te litery były powiększone? Ułożył ktoś? Czy to jest jakiś nowy wyraz, inny niż te, które tutaj Państwo widzicie? No to uwaga, dzwonimy. A jeszcze co? Zrobimy jeszcze coś? Ale co? A, no to dawaj, 6000, proszę bardzo, ja bierę. Co mam się szczypać? 6000 złotych na chwilkę, dobrze? Po tej próbie, ja myślę, że to ten zabieg, że widzieliście Państwo tylko te litery duże, czerwone, takie jak płachta na byka działające, bez tych wyrazów, które jakoś tam narzucają właśnie niestety odpowiedź, mam nadzieję, że ktoś znalazł nowy wyraz. Także uwaga, nawet 6000 złotych możliwe do wygrania. Uwaga, dyktuję numer, uwaga, czekam na piątą odpowiedź. Kto ułożył jeszcze jakieś nowe słowo? 3-4, razem dzwonimy. Jeśli ktoś ułożył, to dzwonimy. Dobrze? Dyktuję. 704-304-304. I... Wykręcił mój numer. Proszę Państwa, zrobiło się trudno, ale zrobiło się też za duże pieniądze. Naprawdę wystarczy jedna osoba, która dała radę. Tak jak z czwartą rundą. Właściwie pan z tą liszką wpadł do studia zupełnie niespodziewanie, ni stąd, ni zowąd. Nagle ciach telefon, liszka, ciach pieniądze. I no na fali jakiegoś takiego optymizmu tym wywołanego, żeśmy postanowili poprosić Państwa o piąte słowo, czego właściwie chyba nigdy nie robimy przy tej grze, więc to jest ryzyko z naszej strony, ale może dzisiaj jest taki dzień, że albo ktoś w ogóle nie jest skoncentrowany, albo jest w super formie. Jest jeszcze jeden wyraz, ja Państwu obiecuję, że jest jeszcze jeden wyraz. Nie prosimy o gruszki na wierzbie, jest jeszcze jeden wyraz. Tylko pytanie, czy ktoś dał radę, po prostu czy komuś się skojarzyło, bo to by trzeba było to słowo skojarzyć. To jak? Marcinku, nie zapiszę. Nie wyświetlaj mi nic. On mówi, że jak ja nie zapiszę, to on wyświetli odpowiedź. Nie wyświetlaj mi żadnej odpowiedzi, nie zapisuję jeszcze. Poczekaj, dyktuję jeszcze numer. Może ktoś dopiero teraz, wiesz, się zmobilizował, znalazł telefon i zaraz usłyszymy. Dyktuję, dobra? Kto ma piąty wyraz? Tylko ze wszystkich liter. I proszę nie dzwonić, jak ktoś nie ma odpowiedzi. Proszę Państwa, błagam, bo takie telefony już dzisiaj były i to jest tylko stracony czas. Dyktuję, kończmy tę grę, tę rundę. Uwaga. 704-304-304.
Nie ułożyli ludzie. Nie ułożyli tego piątego wyrazu państwo. Proszę państwa, prawda jest taka, że my tak nigdy do końca nie mamy tej stuprocentowej pewności, czy rzeczywiście nikt nie ułożył, czy może jest ktoś, kto ułożył, ale jeszcze do nas nie zadzwonił, a właśnie by chciał, czy jest ktoś, kto może ułożył, zadzwonił raz, a nie trafił na otwartą linię i zaraz może spróbuje drugi raz, może jednak wygra te 6 000 zł, więc ciężko się nam podejmuje decyzję o tym, że bach, mówimy państwu teraz, o jaki wyraz nam chodziło, zmieniamy zagadkę, i dajemy następną za 25 zł albo za 50, co na pewno ucieszyłoby naszego szefa, że nie wchodzą w grę już takie duże pieniądze. No ale nie powiem, czy dla mnie to jest takie fascynujące grać o 25 zł, jak może ktoś wygrać 6 tysięcy. Dlatego zanim zmienię tę zagadkę, zanim zniknie ta nagroda taka duża, możliwa do wygrania, zanim wyświetlimy państwu to słowo i dowiecie się, że naprawdę jeszcze jedno było, daj Marcinku 10 chwil, dajmy państwu 10 chwil, po prostu tak, przy tych trudnych grach, a ten etap tej gry to jest naprawdę bardzo wysoki poziom trudności, przy tych trudnych grach, no siłą rzeczy niewiele osób zna rozwiązanie. Jeszcze w taki dzień, proszę państwa, kiedy no, mało kto jest w domu przed telewizorem, to tym bardziej no, szansa, że ktoś ułożył piąty wyraz do tej samej zagadki jest znikoma. I teraz tak, z tych osób, które rozwiązały, nie wszyscy wykręcą nasz numer telefonu, nie każdy chce próbować grać o te pieniądze, nie każdy musi, macie prawo poprzestać na satysfakcji. No i teraz tak, może ktoś wykręcił jeden raz i przed chwilą ten numer nie trafił na otwartą linię. Jeśli nie wykręci się jeszcze raz, to ta szansa przepadła, nie ma. Ja stoję, czekam, nie wiem, czekać, nie czekać, zmieniać, nie zmieniać. Może chcą już te laski w kostiumach na zdjęciu, żeby już tam se szukać jakichś różnic. Może wolą 25 zł niż 6 tysięcy, no nie wiem. Wydaje mi się, że większa jest emocja nawet podjąć trudne wyzwanie i grać o 6 tysięcy złotych, niż jednak tak no, nawet na 100% wziąć 25 czy 50. No, ale to jest moja opinia. Może państwo wcale nie lubicie wyzwań, może wcale nie chcecie jakichś tam ambitnych zadań, może chcecie sobie spokojnie grać po 5 dyszek. Dobra, dobra, żeby tak wiadomo było, o co chodzi. Wiadomo, o co chodzi. No to jest tak. Chodzi o pieniądze. Za każdym razem, jak tutaj biorę ten wachlarzyk, to tak, szczerze mówiąc, ja tak sobie tutaj mam taki, prawda, no wachlarzyk, bo to nie są moje pieniądze, ja z nimi nic nie mogę zrobić, więc dla mnie to jest tylko rekwizyt. Ale dla kogoś z państwa to może być prawdziwa, no nie wiem jak to nazwać, pajda po prostu gotówki, która się może znaleźć w najbliższym czasie w portfelu. Po prostu, no proszę sobie wyobrazić, otwierasz portfel, a tam 6 tysięcy. Może tak być, naprawdę. No ja rozumiem, że nie każdy też, nie codziennie wszyscy jesteśmy w tej samej formie, nie codziennie wszyscy jesteśmy na jakimś tam topie swoich możliwości. Proszę państwa, mój program jest od poniedziałku do piątku o 11:00. Naprawdę zapraszam w inne dni tych, którzy dzisiaj nie dają rady, albo proszę poczekać, aż przejdziemy do tych łatwiejszych zagadek. Staram się tak, żeby w tygodniu było dla każdego coś miłego, żeby każdy o każdych zainteresowaniach, zdolnościach, możliwości koncentracji mógł sobie u mnie zarobić. Także zapraszam codziennie o tej 11:00. W tej chwili, w tym momencie jest nie dla każdego. No nie dla każdego. Nie każdy jest w stanie dzisiaj się na tyle skoncentrować, żeby to piąte słowo znaleźć. Ale jeśli jest jedna osoba tylko, to dla mnie to wystarczy. Właśnie to jest straszne, jestem niedobra. Zamiast zmienić, żeby wszyscy, żeby dużo ludzi mogło sobie wygrać, to ja czekam na tę jedną osobę, na tego księcia, który może na początku do mnie tutaj dzwonił. I nie chcę od państwa pieniędzy, ja chcę wam rozdać. Chcę, żeby ktoś zagrał o więcej pieniędzy niż o mniej. No te 6 tysięcy, skoro jest możliwe, skoro jest szansa, niech ktoś chociaż spróbuje. A nuż wyjdzie, a nuż się uda. Będzie pięknie. No dobra. To 6 chwil w takim razie. Były już dzisiaj łatwiejsze zagadki. No. Będą jeszcze, ale na razie
jeszcze te 6 chwil czekam. Z tym, że Państwu sugeruję nie czekać do końca tego odliczania, bo być może ktoś właśnie na przykład czeka, aż pojawi się jeden, czy coś tam, czy nie wiem, jeszcze na jakieś sygnały dodatkowe. No to nie ma co czekać. Po co czekać, aż będzie większa konkurencja? Lepiej wcześniej trafić do studia i wcześniej spróbować te pieniądze sobie zarobić. Szalik, kalisz, szalki, lisza. Liszka, przepraszam. Sześć liter. Trzeba ułożyć jeszcze jeden wyraz. Ze wszystkich. To Państwo skomplikowaliście dzisiaj to zadanie. Nie wiem, skąd Pan te szalki wytrzasnął. Co ja się przez chwilę zastanawiałam. Chyba szelki, ale nie jest słowo szalki. To te odważniki, takie ciężarki, które się na tych wagach takich starych stawiało. No nie wiem, teraz już rzadko gdzie taką wagę można spotkać, ale rzeczywiście szalki jest takie słowo. Liszka, pan nie stąd, nie zowąd. Ja ledwo co zdążyłam się zastanowić, czy grać tę czwartą rundę, czy nie za trudno. Bach, telefon, Liszka. Marcinek mówi, ty chodź poprosimy o piąte, może tak samo szybko ktoś ułoży. No i czekamy teraz. Może przegięliśmy, rzeczywiście może przegięliśmy, ale z kolei dzięki temu, że zrobiło się naprawdę trudno, to też Państwu naprawdę dużo pieniędzy w końcu mogłam zaproponować, a nie ukrywam, że czwartek, piątek to te spotkania są dla mnie o tyle wyjątkowe, że zależy mi, żeby jak najwięcej z tego budżetu na dany tydzień trafiło do Państwa, bo w piąteczek zamykamy budżet, od poniedziałku nowe pieniądze, na początku możesz je szczypać, nie mogę dawać takich dużych nagród i tak dalej, więc wygrywajcie, póki są 6 000 zł. Marcinku, wydaje mi się, że nie ułożyli Państwo tego piątego wyrazu. I co bym nie gadała, to może być ciężko. 4 chwile. Jeśli by ktoś miał, to może by już trafił do studia. Tak nie wiem, czy ktoś próbuje, czy nie próbuje. Te 3 chwile jeszcze poczekam. Bo na tyle się umawialiśmy na zakończenie tej zagadki, ale troszeczkę tracę nadzieję. Dobra, to się musi wydarzyć w ciągu tych 3 chwil. I musi być z 6 liter. Niech ktoś nie próbuje mi przemycić tutaj jakiegoś liska, dobrze? Wyraz musi być taki, że wiemy, o co chodzi, że można go znaleźć w słowniku języka polskiego, dobrze? Także niewymyślony jakiś. Przekładamy sobie tutaj, czytamy, przekładamy sobie literki, łączymy w różne sylaby, te sylaby przekładamy. Coś może komuś się jeszcze skojarzy. Nie mogę Państwu powiedzieć, jakim wyrazie myśmy myśleli, ale mamy właśnie, my mamy jeszcze jeden wyraz, zamiast tego szalki już widzieliśmy ten inny wyraz. Tyle, że może dlatego, że akurat taki temat żeśmy obgadali z Marcinkiem weekendowy. Ale to nie każdego interesuje też. No Marcinku, wiesz co, bo to nie jest takie słowo, że u wszystkich, wiesz, jest na językach, no. Nie wiem, czy znajdziemy zwycięzcę, naprawdę. Nie wiem, czy ktoś dał radę. A które masz zdjęcie potem? Masz jakieś fajne takie basen, kostiumy i tak dalej? Mokre, półgołe ciała. W kostiumach znaczy się oczywiście. Będziemy szukać różnic, dobrze? Także jeśli ktoś jest spostrzegawczy, to za chwileczkę. 2 chwile jeszcze czekam. Tylko bardzo proszę, bo już dzisiaj były takie telefony, że ktoś na przykład dzwonił tutaj. Nie wiem, nie mam odpowiedzi. Ktoś dzwonił tutaj. Coś tam naciskał, klikał, odłożył słuchawkę. Bardzo proszę, jeśli ktoś nie ma odpowiedzi, nie dzwoni, nie ma targowania się, że a trafiłem do studia, to może chociaż 5 dyszek. Nie. Ja teraz naprawdę czekam na najważniejszego, największego zwycięzcę w tym programie. Kogoś, kto naprawdę ma szansę dzisiaj dużo zarobić i bardzo bym chciała, żebyście Państwo zostawili otwartą linię właśnie dla kogoś, kto ma odpowiedź, kto był w stanie dzisiaj to 5. słowo z tych liter wykombinować. Dobrze? Ostatnie 2 chwile. To jest czas na wykręcenie numeru telefonu. Proszę Państwa, troszkę nam się spieszy, nie ukrywam. Czekają te zdjęcia, tam też będzie trzeba się troszkę zastanowić. Także ostatnia szansa, żeby ktoś zagrał o 6 tysięcy.
Aja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 j
No i co robimy? Marcinek też ma nadzieję. Anka, jak mogli nie zobaczyć tego wyrazu? Jak mogli nie zobaczyć? Jest jesień. Taki trochę... Można... No nie mogę, no nie mogę mówić, no nie mogę. To co, podyktuję numer. Jest jeden. Jeśli ktoś czekał na ostatnią chwilę, to jest ostatni moment. Ostatnia szansa na próbę wygrania 6000 zł. Czy ktoś ma ten piąty wyraz? Ja wiem, że Państwa dzisiaj przemęczyłam. Wiem, że to nie był dobry pomysł w ogóle, żeby o to piąte słowo prosić. Dawało nam się, że ktoś powinien je znać, ale niekoniecznie, bo po prostu dzisiaj jest mało ludzi przed telewizorem i może dlatego tak to ciężko idzie. Dobra, dyktuję numer, zobaczymy. Sprawdzimy, jeśli ktoś ma odpowiedź, proszę jeszcze spróbować do mnie tu trafić, dobrze? 704, tak? Już, gotowi? 704, 304, 304. Tylko ktoś, kto ma odpowiedź, dobrze? Bardzo proszę, żadnych telefonów. Nie mam odpowiedzi, nie wiem. Nie. Jedna osoba, ale z dobrą odpowiedzią. Uwaga! Nie wyświetlaj odpowiedzi, proszę cię. Ja napiszę, jak minie czas, napiszę. Minął czas. Jeszcze chwila, bo czasem ludzie czekają na to zero. Poczekaj. Nie wyświetlaj mi, Marcinku, przestań. Dyktuję numer, już, obiecuję. Wiem. Wiem, że się spieszymy. Dobra, proszę państwa, jedna osoba, jeśli jest, to jeszcze ma szansę na 6000 zł. Zanim zmienimy, uwaga, zanim napiszę. Nowe słowo, piąte słowo z tych samych 6 liter. Czy ktoś ma? Jeśli tak, to zapraszam. Dzwonimy, dobra? Z komórki czy ze stacjonarnego. Warto naprawdę nawet ten kolejny raz wykręcić numer, żeby spróbować jednak dostać się do studia. Uwaga, dyktuję. 704 304 304 i czekam. Nie napiszę jeszcze, poczekaj chwilkę. Wiesz, jakie ludzie mają wszystko na ostatnią chwilę. No, Marcinku, sam taki jesteś. Też wszystko na ostatnią chwilę zostawiasz. Poczekaj. Jest zero, dopiero się wyświetliło. Dajmy szansę. To nie jest taki wyraz jak szalki. Marcinku, ktoś może znać, naprawdę.
Aja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 j
Wiesz co, no co, sami przegięliśmy. No, przeginają, już też powinien trafić do studia. Myśmy przegięli, że daliśmy, a kazaliśmy aż piątego wyrazu szukać z tych samych liter. Piąte podejście do tego samego problemu. Jezu, straszne. Taka pora jest, że tak troszeczkę liczę na to, że może ktoś wszedł do domu, może ktoś już był rano na jakichś zakupach, spacerach, załatwianiu spraw, może wrócił do domu, może włączył telewizor, może coś tam, nie wiem, zupkę czy kawkę czy coś tam je i przyjrzy się i zobaczy. Jednak tak z tym świeżym umysłem spojrzy na to i ciach, ten wyraz się jakoś skojarzy. Tu szukamy jednej osoby, która skojarzy ten sam wyraz, co my, no. Bo jest jeszcze jeden, proszę Państwa, jest jeszcze jeden. I znacie ten wyraz, tylko po prostu nie przychodzi Wam teraz do głowy. No, powinnam zmieniać. Powinnam napisać Wam teraz odpowiedź i zmienić na zagadkę tą z różnicą do szukania. Tylko że to automatycznie likwiduje nam szansę na te 6 tysięcy. Nie będzie już dzisiaj takich pieniędzy. Rozumiecie Państwo, dlaczego jeszcze tak przeciągam i czekam? Nasz szef byłby bardzo zadowolony, gdybym teraz zmieniła na zagadkę za 25 zł, czy 50. Domyślacie się Państwo. Ja jeszcze czekam. Bo jest ten wyraz. Dobra, uwaga, trzy chwile. Trzy. Ja już liczę. Szukamy jednej osoby, jeszcze z piątym wyrazem. Komu przyszło do głowy to? Kto pomyślał? Jest jeszcze jedno słowo. No ono jest może takie trochę hobbystyczne, ale... No, przepraszam, dwa. Może gdyby więcej ludzi było przed telewizorem, nie wiem, no ale teraz mamy chwilę prawdy. Jeden, uwaga. Zanim napiszę odpowiedź. Jeden. Komórka, stacjonarny. Ułożyłeś, dzwoń, spróbuj wygrać pieniądze. Naprawdę jest duża nagroda. Próbuje ktoś jeszcze? 704-304-304. Może chociaż pierwszą literę podam, ten Marcin. Ajajajajajajajaj. No nie wiem, tak bym chciała, żeby ktoś spróbował sobie o te 6 tysięcy zagrać. Ja nie, wiesz, no jak teraz zmieniłem na 50 zł, Marcinku? To nie jest dużo, no ale niech będzie zawsze lepsze, niż jakbyś mi wyświetlił odpowiedź. 2 minuty. Zegar wystartował. Mamy 2 minuty takiej ostatniej szansy. Znaczy, jeśli ktoś ma wyraz ułożony, to powinno się udać tutaj trafić. To nie jest czas na myślenie. Proszę Państwa, wyświetl mi tutaj, że dzwoń teraz czy coś, bo wiesz, może Państwo myślą, że jeszcze mają chwilkę, żeby się zastanowić, to część osób wychodzi robić sobie kawę, część bierze długopis, to coś tam pisze, zastanawia, część sobie myśli, a gdzie ja mam telefon? To już jest czas na dzwonienie. Myślisz, że ktoś dał radę, Marcinku, tak między nami mówiąc? No, ja nie wiem, znaczy, obawiam się, że wiesz, że dzisiaj ta pogoda nas tutaj dobija, naprawdę, gdybyśmy mieli większą... Mniej, więcej ludzi to pewno by ktoś dał, ale tak to boję się, że trochę za bardzo hobbystyczny jest ten, wiesz, jest to słowo. Pięćdziesiąt sekund. Ale proszę sobie z drugiej strony wyobrazić, że można zarobić 6 tysięcy złotych w 50 sekund. Nieźle. Życzę Państwu tego z całego serca, naprawdę. Tylko no, prawda brutalna jest taka, że nie ma nic za darmo. Trzeba się napracować, żeby zarobić. Naprawdę, przynajmniej ja jeszcze nie zauważyłam, żeby było inaczej.
No, a takie duże pieniądze właśnie się zarabia na ogół na takich rzeczach, których ktoś inny nie potrafi zrobić, prawda? Albo wiedza, albo nie wiem, wyjątkowa bezczelność, albo znajomości. W każdym razie coś wyjątkowego trzeba mieć, potrafić, umieć zrobić, zdecydować się na coś, co inni się nie decydują. To jest tak właśnie z tymi naszymi najtrudniejszymi zagadkami. No, największe pieniądze możliwe za najtrudniejsze zagadki, nie dla każdego. Jeszcze czekam, jeszcze mam nadzieję, że ktoś dał radę. Uwaga, bo czas minął teraz. Podyktuję numer szybciutko, dobrze? Taka pełna mobilizacja dla wszystkich, którzy mają to piąte słowo. Z komórki, ze stacjonarnego 704-304-304. Zapraszam. A! No i co ty? Nawet im nie powiedziałeś, że już 12 minęła? Daj ludziom wykręcić numer. Poczekaj, poczekaj. Nie wyświetlaj nic. Nie wyświetlaj nic. Ja dopiero wykręciłam numer. Poczekaj, może ktoś trafi. Proszę Państwa, teraz to już nie ma czasu do stracenia, bo coś dzisiaj, nie wiem, Marcinek też mało ogarnięte. Dopiero teraz mi dał znać, że kończymy program. Ja szczerze mówiąc, cały czas myślałam, że jeszcze jest przed 12, a my tutaj dojechaliśmy do samiusieńkiego końca. Czyli no, to jest właściwie ostatnia szansa, żeby dzisiaj te pieniądze powędrowały do, w ogóle jakiekolwiek pieniądze od nas powędrowały do Was, a nie z powrotem do sejfu. Także zróbcie mi tę przyjemność, niech ktoś sobie wygra. Co mam mówić? Że wolę, żeby pieniądze ktoś z Państwa wydawał, niż żeby leżały w sejfie u nas. Dał ktoś radę? Ale nam jesteście źli teraz. Gdzie ta zagadka za 5 dyszek z kostiumami, z basenem, z plażą? Będzie jutro, dobrze? Kończymy program, proszę Państwa. To naprawdę nie ma żartów w tym momencie, bo powiem szczerze, że no albo w ogóle nikt się nie zgłosi, wtedy jest porażka i wtedy mogą mieć tylko pretensje do siebie, że żeśmy nie zaproponowali tej łatwej zagadki. Albo ktoś naprawdę, no wszystko albo nic, albo ktoś trafi i może wygra 6 tysięcy i wtedy będzie wielka radość. Ale nie mamy czasu, bo tak do tej pory to można sobie było przekładać, odkładać, a może za chwilę, a może dopiję kawkę, a może posprzątam, a może się wyśpię, a może się wykąpię, a potem zobaczę, może zadzwonię, może nie. Ostatni moment, kończymy program, ściągną nas zaraz z anteny. Także teraz albo będzie za późno. 3 sekundy. 3, 2, aha, szybko się trzeba orientować. Piąty wyraz, ja jeszcze raz mówię, co jest grane. Mamy 6 liter na ekranie, tych czerwonych. Sy, zy, ly i k, a. Ułożyli mi gracze z nich różne wyrazy. Szalik, kalisz, szalki, liszka. Szukam piątego. Można ułożyć jeszcze jeden. Za te płaciłam po 50 zł. Teraz jest szansa na nawet 6 tysięcy, no dlatego że po prostu piąty wyraz z tych samych 6 liter jest bardzo ciężko znaleźć. Ale jeśli jest chociaż jedna osoba, jeszcze jest szansa, że wszystko dobrze się skończy. Tylko już, już, bo kończymy program w tym momencie. Proszę Państwa, jeśli jest jedna, dwie osoby, które mają to piąte słowo, to dyktuję numer i wszystko jest w Waszych rękach. Zobaczymy. Gotowi do biegu? Start. 704, 304, 304. Dopóki nie usłyszałam odpowiedzi, dopóki nie usłyszałam telefonu, dopóki nie napisałam odpowiedzi na tablicy, albo mi nie wyświetlił jej reżyser, dopóki mnie Państwo widzicie na ekranie, każdy, kto ma to piąte słowo, ma szansę jeszcze dzisiaj, teraz wygrać może nawet całe 6 tysięcy złotych. Naprawdę warto spróbować. Jest trudno, jest mała konkurencja. Warto próbować. W takim momencie naprawdę warto próbować. I duże pieniądze do wygrania możliwe. Co się dzieje, Marcinku? No ale to co mam zrobić? Co mam zrobić, jak ludzie nie znają odpowiedzi? Kończymy program, proszę Państwa.
Marcinek dostaje szału. To trzeba było, mówiłam ci, nie graj tej piątej rundy. Wiesz, że zawsze kończyliśmy tego typu grę na, maksimum na czwartej, a już trzecią było ciężko znaleźć. Widziałeś, co się dzisiaj działo. Widziałeś, że ludzie nie dawali rady wcześniej drugiego wyrazu ułożyć, a co dopiero piątego. Moja wina? No to skończymy, to nie będzie zwycięzcy. No mnie mówi, ale musi być zwycięzca. No to podpowiedz, daj pierwszą literę, cokolwiek. No nie wiem, co zrobić. Sekundy nam zostały. Kończymy program. Proszę Państwa, nie będzie już następnej zagadki. Zaraz znikamy po prostu. Dobra, ja już zacznę pisać. 8, 7. Zanim napiszę, jest szansa jeszcze dla każdego. Dopóki nie podam odpowiedzi, jeszcze każdy może o te 6 tysięcy zagrać. Każdy, kto ma odpowiedź, komu się udało piąty wyraz ułożyć? Jest jedna osoba? Jeszcze możesz zdążyć. No, śmiało, proszę Państwa, jedna osoba jest nam potrzebna. Teraz, szybciutko, nie ma na co czekać. Nawet 6 tysięcy złotych możliwe, teraz, już. Nie masz konkurencji, warto taki moment wykorzystać. Kto ułożył ten wyraz? Dawaj, szybciutko. 704, 304, 304, jeszcze nie napisałam. Kto spróbuje? Jeszcze ktoś ma szansę na 6 tysięcy złotych. Jaki piąty wyraz z tych samych wszystkich liter można było ułożyć? Kto wie? Kto jest bystry? Ja wiem, że to jest bardzo trudne, bardzo trudne. Piąty raz to samo zadanie, no bez żartów, ale jest ten wyraz i wiem, że Państwo go znacie, jak go napiszę. Ostatni raz dyktuję numer. Jeśli jest ktoś, kto ma wyraz, to dzwoni, bo po prostu czekamy może tylko na jedną osobę, no to się trzeba zdecydować. Jak nie grasz, to nie wygrasz. 704, 304, 304. No, na kogo czekamy? Na kogo czekamy? Jedna osoba, ale już. No i? Marcin, bo nie dał nikt rady. Jeszcze chwilka. Do końca programu czekam. Wyświetlisz w ostatniej chwili, to najwyżej ty wyświetlisz, nie ja napiszę. Jeszcze ktoś da radę. 3. 2. Uwaga, 1. I kto tu trafia? Kto spróbuje wygrać 6 tysięcy? No. Jeszcze moment, nie wyświetlaj. Przedłużymy najwyżej kilka sekund. O Jezu, taki dzień dzisiaj, ciężko się zmobilizować. Ja muszę się żegnać. Jeszcze teraz jest szansa. Dla każdego, kto zna odpowiedź, jeszcze teraz wykręci numer, jest szansa, że dzisiaj jeszcze wygra nawet 6 tysięcy złotych. Uwaga! Ostatni raz dyktuję. 704 304 304. Kto? No.
Halo, halo, czy ja kogoś usłyszę? Pobudka, proszę państwa. No nie wierzę w to, naprawdę. Taka porażka? Nie wiem, nie skupi. Halo? Dzień dobry. Co pan ma? Klisza. A, wie pan, że ja myślałam o szlakach raczej. Klisza, ale to jest bardzo dobrze ułożone słowo. Brawa dla pana. Klisza, jak najbardziej tak. 100 zł pańskie, gramy o bonus. Uwaga, 30 sekund. Start. Dokończ przysłowie. Bez pracy nie ma... Kołaczy. Czy błotniak stawowy to jaszczurka, ptak czy ryba? Ryba. Ptak. Błotniak stawowy. Ja nie wiem, czy bym nie myślała, że jaszczurka. Także też chyba bym nie obstawiała ptaka. Proszę pana. Przykro mi, szkoda mi, że się nie udało tej całej kwoty wygrać. Jeszcze jutro mamy szansę w tym tygodniu. O 11 zapraszam państwa. Zaczniemy od łatwiejszych zagadek. Obiecuję, dzisiaj troszkę za trudno się zrobiło. Miłego dnia. Cieszcie się państwo tą pogodą. Do widzenia.